Chciałbym, by ta tematyka naszych spotkań, będziemy mieć trzy dzisiaj, później kolejne dwa wtorki jeszcze, była poświęcona właśnie Izraelowi dawniej i dziś z takiej perspektywy biblijno-historycznej. I dlatego tak to nazwałem, ponieważ nie możemy uniknąć historii, a wręcz czasami polityki, mówiąc o Izraelu, ponieważ to jest wszystko bardzo ściśle z sobą związane i im bliżej współczesności, tym bardziej wchodzi już nie tylko historia, ale wchodzą różne wydarzenia polityczne, które wymagają jakiegoś skomentowania nieraz, wymagają jakiegoś odniesienia do tego. Ale tak jak tutaj w tym temacie mamy powiedziane, żeby to była perspektywa biblijno-historyczna, ja chciałbym położyć takie fundamenty troszeczkę pod to, co będziemy dalej mówić. Ja z góry przepraszam, jeżeli dla kogoś z was to będzie któryś z kolei raz usłyszycie może podobne rzeczy, być może powtórzycie sobie, bo sam apostoł Paweł mówi, że powtórki są bardzo dobre i jemu też się nie znudziło nieraz powtarzać pewne rzeczy, ale każdemu z nas powtórzenie pewnych spraw też się może przydać. A jeżeli nie, no to poznacie może coś nowego. Niech Pan Jezus błogosławi to nasze spotkanie i to słowo, które będziemy czytać. Niech On przede wszystkim będzie z tego wszystkiego uwielbiony. Można zadać sobie pytanie, może nie w tym kręgu, może w innym kręgu. Ktoś może zadać pytanie, dlaczego chcemy rozmawiać o Izraelu? Czy dlatego, że teraz tam jest gorąco? Być może tak, bo czasami jest tak, że o czymś się nie rozmawia na co dzień, ale kiedy mamy do czynienia z jakimiś wydarzeniami ważkimi, to nagle pewien temat wypływa tak samo istnie i więcej ludzi chce się czegoś dowiedzieć, czy więcej ludzi przejawia jakieś zainteresowanie w tym kierunku. Niestety w związku z tą wojną, która się zaczęła 7 października w zeszłym roku w Izraelu, jest bardzo wiele negatywizmu, bardzo wiele negatywnych opinii w stosunku do Izraela. Nie mówiąc tutaj o Zachodzie, o Europie czy Stanach Zjednoczonych, ale niejednokrotnie w naszych kręgach, w Polsce też jest bardzo takie negatywne nastawienie w stosunku do Izraela, które przede wszystkim wynika z takiego natłoku medialnego, z intensywności informacji, które dostajemy przez radio, przez telewizję, przez media społecznościowe, które są do perfekcji opanowane przez ludzi sprzyjających terroryzmowi, sprzyjających Hamasowi, sprzyjających tym, którzy byli agresorami, a nie tym, którzy byli zaatakowani. Ale kochani, nie chcę wyprzedzać pewnych faktów, nie chcę mówić, można powiedzieć, C, zanim się nie powie A i B. Więc spójrzmy, dlaczego chcemy rozmawiać, co jest naszą motywacją, dlaczego jest w tym coś wyjątkowego. Wielu z was zdaje sobie sprawę z tego, że poprzez wieki chrześcijaństwo upraszczało sprawę Izraela, traktowało tak zero-jedynkowo. Co mam na myśli? Żydzi odrzucili Jezusa, Jezus odrzucił Żydów. Więc tak bardzo prosto wydawało się, że to tak ma być. Skoro ich odrzucił, więc nas wybrał. Skoro oni nie są ludem Bożym, my jesteśmy ludem Bożym. I takie przesłanie brzmiało w świecie chrześcijańskim setki lat. I doprowadziło do tego, że w zaskakujący sposób Żydzi w swojej historii lepiej się nieraz mieli w krajach muzułmańskich niż w krajach chrześcijańskich. Był taki czas. Teraz jest odwrotnie. Ale o dziwo było kiedyś tak, że Żydzi mieli się lepiej tam, gdzie panował islam. Dowodem tego może być nawet jeden z pierwszych kronikarzy, który w ogóle opisywał dzieje państwa polskiego. Był to Żyd, który był w służbie kalifa Kordoby, czyli współczesna Hiszpania, Półwysep Iberyjski. Społeczność żydowska tam rozkwitała w ten czas, mieli się bardzo dobrze. Ten kupiec, dyplomata,
wysłannik kalifa Kordoby przemierzał Europę do Niemiec, przebywał w naszym kraju ponad 1000 lat temu i opisywał nasz piękny kraj, jak to wyglądało wtedy. Był to Ibrahim ibn Jakub, a tak naprawdę, gdyby nie był w kraju arabskim, to być może nazywałby się Abraham ben Jakob, ale mieszkał tam, gdzie mieszkał i miał takie imię, jakie miał. To jest dowód na to, że tak to było wszystko, wiecie, skomplikowane, tak to było ciężkie. Ale trzeba otwarcie powiedzieć, że nadszedł czas, kiedy Pan Bóg okazał łaskę dla Kościoła, kiedy Pan Bóg zaczął ściągać pewną zasłonę z oczu chrześcijan w stosunku do swojego ludu. I nie jest to tak jak kiedyś. Jest o wiele inaczej, o wiele lepiej byśmy powiedzieli. To też nie jest czas i miejsce, żeby głębiej o tym mówić. Ale warto wspomnieć o tym, dlaczego chcemy mówić o Izraelu. Spróbujmy spojrzeć właśnie na Izrael troszkę tak z lotu ptaka, może tak troszeczkę jak to zdjęcie jest, tak z góry. Zobaczcie, jaki to jest maleńki kraj. Tyle jest tam różnych miast, miasteczek, krajów, że ta Jerozolima, to prawie jej nie widać. Taki to jest malutki kraj, a jednak tak bardzo ważny. Tak ogniskuje wiele sytuacji, wiele spraw we współczesnym świecie. Dlaczego Izrael jest mi bliski? Dlaczego mam pragnienie o tym mówić? Kochani, pierwszą przyczyną, jaką jest dla mnie ważna i wierzę dla wielu z was, być może dla każdego, to jest przede wszystkim to, że Pan Bóg ukochał ten naród. On sam wyraził swoją miłość do tego narodu. I otwierając już 5 Księgę Mojżeszową, możemy zobaczyć to w 7 rozdziale, w bardzo, bardzo piękny sposób Pan Bóg wyraża się o swoim ludzie właśnie w 5 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 7. Mamy wieczór ze Słowem, będziemy sięgać do Słowa, będziemy się wspierać Bożym Słowem. Rozdział 7, 5 Księgi Mojżeszowej, werset 6 i kilka wersetów poniżej. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym. I to jest niesamowite, kochani. On jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Tak jak On powiedział to do swojego ludu niegdyś, On to mówi teraz i to nie przebrzmi. On jest ten, który wybrał ten lud, który umiłował go i który jest mu wierny, dochowuje przysięgi. A spójrzmy szybciutko na nas. Dlaczego zostałeś wybrany przez Pana? Dlaczego ja? Dlaczego ty? Dlaczego Boża łaska dotknęła akurat ciebie? I kiedyś śpiewało się taką pieśń, nie wiem dlaczego miłość swą Pan Bóg mi poznać dał. Za apostołem Pawłem, ale wiem, komu uwierzyłem. Ale Słowo Boże nam mówi, że Pan wybrał mnie i ciebie nie dlatego, że byliśmy tacy wspaniali, nie dlatego, że byliśmy tacy cudowni, że nikt inny, tylko my zasługiwaliśmy na Bożą uwagę, nikt inny, tylko my byliśmy godni tego wyboru. Nie. I zobaczcie, jak postępowanie Boże z Izraelem odbija się jak w lustrze postępowaniem Bożym z nami. To jest prawie 1:1. Pan Jezus mówi, nie bój się, olbrzymie stado. Znacie Słowo Boże, prawda? Nie bój się, maleńkaczutko.
Ale on tutaj mówi do swojego ludu, nie wybrał Pan was, dlatego że jesteście liczniejsi niż inne narody. Ale wybrał was, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. A więc może najmniej zauważalni, najmniej może zasługujący na to, byśmy powiedzieli, ale zobaczcie, Pan Bóg w swojej suwerenności tak postanowił. I dlatego, że jest Bogiem. I dalej, zobaczcie, żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy świadkami powrotu Jego ludu do ziemi Izraela. Ciągle i ciągle na nowo. Nie patrząc nawet na tą wojnę. Nawet kilka tygodni temu rozmawiałem z takim bratem Kazikiem. On teraz tak na poważnie zajął się służbą Ebenezer w Polsce. I on mówi z takiego, ze swoich obserwacji, też z tego, gdzie on tam służył, że ta wojna wcale nie powstrzymała Alii do Izraela. Wcale nie powstrzymała setek Żydów, którzy mimo wszystko, co się dzieje, chcą przyjeżdżać i chcą być, chcą traktować tą ziemię jako swoją. Proces ten już od 100 lat prawie trwa. Jesteśmy tym pokoleniem, które widzi wypełnienie się proroctw biblijnych na własne oczy. Widzimy to wszystko, jest to absolutnie fantastyczne. I jest to dowodem na to, że wbrew różnym opiniom Stary Testament nie przedawnił się. Jest aktualny, jest żywy, tak jak cała Biblia. Jest natchniony, tak jak cała Biblia. 1/3 tej księgi, Biblii, to proroctwa. I wiele z tych proroctw mówi, że Pan Bóg ich zgromadzi, że Pan Bóg ich zbierze. I kiedy otworzylibyśmy księgę proroka Jeremiasza, to właściwie bardzo dużo fragmentów jest z tej księgi, jest to niezwykła księga, zresztą pisana też w niezwykłych czasach. Jeremiasz w 32 rozdziale, w 37 wersecie i kilka wersetów poniżej zwraca się w takich słowach. 32-37. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem. I zobaczcie, rozproszyłem ich w swoim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem i dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Moi drodzy, to jest niezwykłe proroctwo, które ciągle się wypełnia, które ciągle jest w fazie swojego wypełniania. Pan ich sprowadza, ale to nie wszystko. Jeszcze przed nimi jest to, że poznają żywego Boga. Jeszcze przed nimi jest to, że zobaczą swojego Mesjasza. Jeszcze przed nimi wiele, wiele jest rzeczy, które Pan wypełni w swojej wierności. I ten sam prorok Jeremiasz, kilka kartek wstecz, w 16 rozdziale, w 14 i 15 wersecie, mówi, dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej. Lecz jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał i sprowadzał ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. Kochani, jakież ważne rzeczy są tu powiedziane. Po pierwsze, że przez całą Biblię Słowo Boże mówi o wyprowadzeniu Izraela z Egiptu. Na wielu miejscach jest to coś niezwykłego. Jest to punkt w historii tego narodu, do którego się wszyscy odnoszą. Każdego roku, obchodząc święto Pesach, Żydzi odnoszą się do tego dnia, kiedy byli wyzwoleni, wyprowadzeni z Egiptu. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń. Ale prorok mówi, że przychodzą dni,
Przychodzą dni, kiedy już nie będzie się mówiło, jako żyje Pan, który wyprowadził lud Boży z Egiptu. Czyli będzie się mówiło o jeszcze wspanialszym wydarzeniu, o jeszcze większym, o bardziej donioślejszym w historii tego ludu wydarzeniu. Mianowicie o tym będzie mówiło się o Panu, który wyprowadził synów Izraela ze wszystkich ziem, do których ich wygnał. Ze wszystkich ziem. Były takie teorie w biblistyce, które twierdziły, że te proroctwa o zebraniu narodu Bożego to dotyczą ich powrotu z niewoli babilońskiej, perskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale co zrobić z fragmentami Biblii, które mówią, że Pan sprowadzi ich z zachodu, ze wschodu, z północy, z południa. Tu jest powiedziane ze wszystkich ziem, do których ich wcześniej wygnał, sprowadzi ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom. I to, moi drodzy, jest kluczowe. Czyja jest ta ziemia? To prowadzi nas do tego, że Pan Bóg mówi wyraźnie, że ja ich sprowadzę nie do ziemi, którą będą okupowali, nie do ziemi, którą wezmą Palestyńczykom czy innym narodom, ale ja ich sprowadzę do ziemi, którą dałem ich ojcom. To pokazuje na to, kto jest właścicielem tej ziemi. Właścicielem tej ziemi nawet nie jest Izrael. Właścicielem tej ziemi jest Pan Bóg. Bo jeżeli ja nie jestem właścicielem, powiedzmy, tej szklanki, to nie mam prawa ją komuś dać, bo ja nie jestem jej właścicielem. Jakiś przedmiot mogę dać komuś, jeżeli on jest moją własnością. I Pan mówi, moja jest ziemia na innym miejscu i wszystko, co ją napełnia. I On dał tą ziemię swojemu ludowi, on tu mówi, że on da tą ziemię, sprowadzi ich i da im tą ziemię, którą dał im ojcom, ich ojcom. Zobaczcie, czy taki pogląd podziela ten świat. Nie. Nie podzielał i nie podziela takiego poglądu. Wręcz odwrotnie. Ciągle się mówi, że ta ziemia nie należy do Izraela, że Izrael jest okupantem tej ziemi, że ją odebrał Palestyńczykom, że ich ciemięży i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi o tym, kto jest właścicielem tej ziemi i komu została ona przekazana. 24 rozdział tej samej księgi, właśnie Jeremiasza, kiedy spojrzymy znowu na ten fragment Bożego Słowa w 6 i 7 wersecie, Pan Bóg mówi, i zwrócę na nich oko z myślą o dobrem, i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi i odbuduję ich, a nie zburzę. Zasadzę ich, a nie wykorzenię. I dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Przyjdzie ten czas. Przyjdzie ten czas, o którym apostoł Paweł mówi, a tak zbawiony będzie cały Izrael. Ale apostoł Paweł nie wyssał tego z palca, nie odkrył przysłowiowej Ameryki, ale znając Słowo Boże i czytając chociażby Jeremiasza, który mówi, że dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Bogiem i będą mi ludem, ja będę ich Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. I Pan Bóg jest wierny. O tym mówiliśmy, że On jest wiernym Bogiem, On swojego słowa dotrzymuje i Jego słowo jest wypowiedziane nie na darmo, nie na próżno. Jest powiedziane, że moje słowo wykonuje pracę, z którą go posłałem. Tak jak deszcz i śnieg, który spada na ziemię i nie wraca próżno, nie wraca do mnie z powrotem, to tak jest z moim słowem, mówi Pan. Wszystkie obietnice dane dla Izraela wypełnią się dla Izraela, ale wszystkie obietnice dane dla Kościoła wypełnią się dla Kościoła. Pan nie traktuje Kościoła po macoszemu. Pan chce pokazać Kościołowi, że on ma swój lud, przez który chce z nami związać się i chce związać również swój Kościół. I dobrze jest rozumieć, że Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba jest w to wszystko osobiście zaangażowany. On nie czyni tego tak od niechcenia, ale on bardzo osobiście traktuje tą sprawę. I Księga Ozeasza, kiedy byśmy zaglądnęli do tej księgi, do rozdziału 11.
tak, w taki piękny, obrazowy sposób Pan Bóg tam pewne rzeczy nam przekazuje w 11 rozdziale Księgi Ozeasza. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka. Niesamowite to jest określenie, jaka bliska relacja Boga ze swoim ludem. Tak jak ojca z dzieckiem, taka bardzo bliska, bardzo, bardzo taka intymna. Nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Zobaczcie, dalej Słowo Boże mówi, że im bliżej Bóg do nich podchodził, tym oni się dalej oddalali, jakby takie dwa magnesy odwrotnie przyłożyć i nigdy one się razem nie zbliżą. Ale zobaczcie, niesamowite jest to, że Pan Bóg nazwał Izrael swoim synem. I on to nie pierwszy raz wspomina w Słowie Bożym, bo kiedy posyła Mojżesza do Faraona, kiedy byśmy czytali drugą Księgę Mojżeszową, 4 rozdział, to Pan zwraca się do Mojżesza, idź i powiedz Faraonowi, wypuść mojego syna pierworodnego, bo jeżeli go nie wypuścisz, to ja zabiję twojego syna pierworodnego. I tak się stało. Faraon nie wypuścił i wszyscy pierworodni przez to musieli umrzeć. I to jest ten umiłowany syn, którego ukształtował Pan Bóg, którego wybrał Pan Bóg i którego nie przestał kochać. I ten syn nie zawsze był posłuszny. I powiem wam, że czarne owce się zdarzają w rodzinie. Nieraz dwójka dzieci jest posłuszna, a jakieś trzecie dziecko, on będzie zupełnie inny, będzie krnąbny, będzie się buntował, będzie czynił przykre rzeczy rodzicom, rodzeństwu. Trzeba stosować dyscyplinę, nieraz ukarać, skorygować, co jest coraz mniej popularne, wręcz aż strach o tym głośno mówić. Ale tak jest, Pan Bóg tak postępuje i On ze swoim dzieckiem Izraelem tak postępował i postępuje. Tak samo działo się w relacji Boga do Izraela. Ale zadajmy sobie pytanie, czy kiedykolwiek Pan Bóg przestał być dla nich ojcem? Czy nasze dzieci, kiedy by się zbuntowały, kiedy byłyby nieposłuszne, kiedy by nas raniły, czy to oznacza, że przestają być naszymi dziećmi, czy przestają być w naszej rodzinie? Przenigdy. Znowu ten Ozeasz mówi w tym właśnie rozdziale, że nie wyleję mojego srogiego gniewu. Nie chcę ponownie zniszczyć Efraima. Dalej, bo tu jest taka opowieść ojca w tym. Ja pokochałem Izrael, wybrałem go, przytulałem go, karmiłem, nachylałem się. Oni przyciągałem ich więzami miłości. Ale oni odchodzili. I tu Pan Bóg mówi, będzie miecz szalał w ich miastach. Połamie ich zasuwy, wysiecze ich w warowniach. Bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie. A chociaż wzywają Baala, to im nie pomaga. Ale zobaczcie, 8 werset jest jakby zwrot. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie? Zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam i postąpić tak jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce. Byłem do głębi poruszony. Jakże mógłbym cię porzucić? Nie wyleję mojego srogiego gniewu. Nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Człowiek by to zrobił. Człowiek by zniszczył, człowiek by wyrzucił, człowiek by unicestwił. Nie miałby tyle cierpliwości. Ale Pan Bóg mówi, zadrżało we mnie serce. Byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mojego srogiego gniewu.
pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu, przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu, jak gołębie z ziemi asyryjskiej i pozwolę im znowu mieszkać w ich domach, mówi Pan. Czyli Pan Bóg znowu okazuje łaskę, znowu jest tym, który schyla się do nich jak ojciec, który im przebacza. I ja już nie chcę mówić, ile razy mnie Pan przebaczył, ile razy Pan mnie okazał łaskę, ile razy upadłem, a On podniósł, On podźwignął, bo On jest Bogiem, a nie człowiekiem. Jego wierność jest ponad wszystko. Chociaż nieraz jest rozgniewany na swoje dziecko, jednak jakie jest Jego ostateczne zdanie? Zlituje się, podniesie i to jest właśnie serce Ojca. I o tym właśnie czytaliśmy w księdze Ozeasza. Kiedy popatrzylibyśmy dalej na Słowo Boże, na piątą Księgę Mojżeszową, na siódmy rozdział, te siódmy i ósmy werset, szczególnie ósmy, lecz z miłości swej ku wam, dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Chciałbym się troszeczkę zatrzymać na tej przysiędze. To jest ten absolutny fundament, dla którego ten naród istnieje i nie przepadł w odmętach historii, tak jak wiele innych narodów, tak jak Filistyni, czy Amalekici, czy Asyryjczycy, czy jakieś inne ludy, nie przepadł z powodu przysięgi, którą dochowuje, złożyłem waszym ojcom. I ta przysięga to jest przymierze. To jest wieczne Boże przymierze, o którym już możemy czytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, kiedy Pan przychodzi do Abrama, kiedy powołuje go, kiedy właśnie w tej pierwszej Księdze Mojżeszowej zwraca się do niego i mówi: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I żeby było tego mało, to Pan powtarza to przymierze. On idzie dalej. Zobaczcie, zastanawiałem się nad tym fragmentem w ten sposób, czy nie bardziej wygodnie byłoby Panu Bogu powołać Abrahama i nie wyciągać go z tego Ur Chaldejskiego. Czemuż Pan Bóg nie powiedział: Abrahamie, chcę być twoim Bogiem dla ciebie, dla twojej rodziny, bądź tam, gdzie jesteś, bądź dobrym świadectwem, pokaż, że mi służysz, oddawaj mi chwałę. Bardzo to jest dla mnie zastanawiające, że Panu Bogu nie wystarczyło powołać Abrahama, ale drugi warunek był taki, żebyś wyszedł. Wyjdź z tej ziemi, wyjdź od rodziny swojej, wyjdź do ziemi, którą ci wskażę. I to jest niezwykłe, co Pan Bóg zrobił z Abrahamem, ale czy On tego nie zrobił z każdym z nas? Czy Pan nie powołał ciebie i mnie z tego świata, abyśmy wyszli i służyli Mu, tak jak mówi apostoł Paweł, który was powołał z ciemności, gdzie? Do cudownej swojej światłości. I tam nie ma kropki, tam jest powiedziane, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu. I zobaczcie, jak się ten wątek ciągnie w historii Izraela. Co powiedział Mojżesz do Faraona? Wypuść lud swój na pustynię, abyśmy mu tam służyli. Nie wystarczyło, że mieszkali w Egipcie i tam służyli Bogu. Oni musieli wyjść. I to wezwanie każdy z nas otrzymał. Ale zobaczcie, jak to bardzo jest porównywalne z tym, jak Pan Bóg nas prowadzi jako swój lud. Więc zobaczcie, to są te pierwsze namiastki Bożego Przymierza. Ziemia, Pan Bóg i naród.
trzy te elementy są bardzo ważne i one nigdy nie przestaną mieć ważności przed Bożym obliczem. Tak wielu stwierdziło historyków, wielu biblistów, że ziemia ta leżała odłogiem i czekała na swoich gospodarzy. Kiedyś Mark Twain napisał taką książkę, bodajże pod tytułem Prostaczkowie za granicą. I on powiedział, podróżował przez te rejony i powiedział tak, że ta ziemia jest tak spustoszona, niewiarygodnie, że nawet wasza wyobraźnia nie jest w stanie jej odbudować. To jest ruina. Tam nic nie ma. Ale czekała ona setki lat na swoich gospodarzy, żeby oni tam przyszli i tylko w połączeniu z nimi ta ziemia zaczęła z powrotem rozkwitać. Pan Bóg, ziemia i lud. I to są takie już tutaj widoczne właśnie te elementy Bożego Przymierza. I dalej niesamowite rzeczy dzieją się w rozdziale 15, od 5 wersetu do 15. 15 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pan Bóg jakby utwierdza to przymierze. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. To jest cytat, który również jest użyty w Nowym Testamencie dla każdego z nas. Uwierzył Panu i poczytane mu to było ku usprawiedliwieniu. Ale co tam się dalej dzieje? Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: sprowadź mi trzyletnią jałówkę. Zobaczcie, Abraham jakby nie dowierzał jeszcze całkiem, że tą ziemię posiądzie, że Pan Bóg mu daje tą ziemię. I co było znakiem? On zaś rzekł: sprowadź mi trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połeć naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Moi drodzy, dalej o tej ziemi jest powiedziane. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Zobaczcie, są tacy liberalni teologowie, którzy mówią, że Stary Testament, w ogóle historia Izraela to jest jedna wielka rzeź, bo oni tam weszli, a tam już ktoś mieszkał, oni musieli ich wybić, wytępić i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, ile Pan Bóg czekał na nawrócenie Amorytów i tych wszystkich Itów, którzy tam mieszkali? Dokładnie, 400 lat. Chciał im okazać miłosierdzie, a oni nie chcieli. I Pan Bóg mówi: dopiero czwarte pokolenie tą ziemię posiądzie, nie dlatego, że mnie się tak podoba, ale dlatego, że jeszcze daje czas tym Amorytom. Jeszcze daje czas, ale jak się dopełni gwina, to ja ich osądzę. A narzędziem tego sądu będziecie wy, którzy macie ich wytępić, którzy macie ich wyrzucić stamtąd. I tak Pan Bóg zresztą rozkazał. Nie do końca znowu też Izrael był w tym posłuszny, to już jest inna historia. Ale zobaczcie, niezwykłe dla mnie jest to, że Pan Bóg jakby potwierdza to przymierze ziemi z Abramem w taki sposób, dziwny sposób to przymierze zawiera. I rzeczywiście był to taki zwyczaj w starożytności, że dwie strony zawierały przymierze, rozcinały te zwierzęta na pół i przechodziły pomiędzy tymi zwierzętami. I zobaczcie, dalej tu jest napisane,
że Pan Bóg uśpił Abrama. Dlaczego? Dlaczego go uśpił? I to jest bardzo ciekawe słowo, też użyte w języku hebrajskim. Tardema to jest głęboki, znieczulający sen. To jest słowo rzadko używane w Starym Testamencie, tylko kilka razy. Pierwszy raz użyte w stosunku do Adama, kiedy został uśpiony i żebro Pan Bóg mu wyciągnął i stworzył kobietę. A tu po raz drugi się używa to słowo. Tyle już przeszło w historii, a to słowo drugi raz tu jest użyte. Później jeszcze użyte jest w momencie, kiedy twardym snem zasnął Saul. I pamiętacie, co się stało, że przyszedł Dawid i wziął mu włócznie i dzban. W tej historii, kiedy Saul ścigał Dawida, tam jest jeszcze to słowo użyte, że on takim twardym snem zasnął. Ale potem, co jest bardzo niezwykłe, jest użyte to słowo w księdze Izajasza i prorok mówi, że on tym snem uśpi cały lud. Uśpi cały Izrael. Uśpi jego uczonych, uśpi jego proroków, uśpi jego liderów i zrobi to w jakim celu? Żebyś ty i ja mogli poznać Pana. A to jest też zupełnie inna, jak się to mówi, historia. Tylko tak na marginesie mówię, tym samym snem został Abram uspany, dlatego że w starożytności było też takie powiedzenie, że jeżeli któraś ze stron nie dotrzymie warunków przymierza, to niech los tego niewiernego będzie porównany do losu tych porościnanych zwierząt. Dlaczego tak mówię? To jest bardzo solidnie oparte w Słowie Bożym. W Księdze Jeremiasza, w 34 rozdziale, Pan Bóg sam odnosi się do tego starożytnego zwyczaju. Dlatego tak mówi Pan. Wy nie usłuchaliście mnie, aby ogłosić wyzwolenie dla swojego brata i swojego bliźniego, więc ja, mówi Pan, ogłaszam wam wypuszczenie na wolność miecza, zarazy i głodu i uczynię was postrachem wszystkich królestw ziemi. Zobaczcie, tu jest też przykład tego, jak Pan Bóg dyscyplinuje swój lud. On się z nimi nie cacka, byśmy tak popularnie powiedzieli. On bardzo twardo też dyscyplinuje, ale co tu dalej? Mówi, i postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze, zauważcie, nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawarli przede mną, jak postąpi? Jak ścielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami. Więc tu Pan Bóg się też odnosi do tych zwyczajów starożytnych ludów, że dwie strony, które zawierały umowę przymierze, właśnie przechodziły między połówkami rozciętych zwierząt. I co Pan Bóg mówi? Ja uczynię z tymi, którzy nie dotrzymali tego przymierza, jak? Tak jak z tymi zwierzętami. To jest ta klątwa, byśmy powiedzieli, którą starożytni podczas zawierania przymierza wypowiadali. Ale co się tutaj dzieje ciekawego z Abramem? Kochani, psalmista mówi, Panie, Ty wiesz, jakim tworem jesteśmy. Pan Bóg doskonale wiedział, z jakiej gliny jest Abraham ulepiony. Pan Bóg wiedział, że przyjdzie taki czas, kiedy Abraham nie dotrzyma tego przymierza. I co? Zapobiegliwy Pan Bóg od razu go uśpił. I 17 werset mówi, a gdy słońce zaszło, nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. Pan osobiście przeszedł między tymi połówkami i wziął na siebie nie tylko swoją część przymierza, ale wziął na siebie tą część przymierza, którą powinien Abraham dotrzymać. A Abraham sobie spokojnie spał i to twardym, znieczulającym snem, tak jak oryginał mówi. I zobaczcie, dlatego możemy powiedzieć, że to przymierze Boga z Abrahamem było bezwarunkowe. Dlatego, że warunki, które powinien dotrzymać Abraham, wziął na siebie jakby Pan Bóg. To się nie zdarzało chyba nigdy się nie zdarzyło, bo ludzie nie po to zawierają przymierze, żeby tylko jedna strona była obciążona wszystkim, ale zawsze jedna i druga strona ma zobowiązania. Tak jeszcze odbiegając od tematu, Biblia jest księgą przymierzy. I w chrześcijaństwie też się tak bardzo łatwo upraszcza i mówi się, a stare przymierze, nowe przymierze, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I to się tak zero-jedynkowo trochę mówi, ale tymczasem nie jest tak. Co najmniej pięć przymierzy Biblia wspomina, począwszy od przymierza, które Pan Bóg zawarł z Noem,
Wiecie, jakie przymierze z nim zawarł? O tym mówi Nowy Testament, że i na sprawiedliwych, i na niesprawiedliwych świeci słońce, pada deszcz, a to przymierze z Noem Pan Bóg mówi, póki będzie ziemia istniała, to będzie deszcz, będą pory roku, będzie siew, żniwo i tak dalej. Czy Pan Bóg złamał to przymierze? Nie. Zobaczcie, to jest bezwarunkowe przymierze. Pan Bóg nie powiedział tam, że po prostu nie będzie deszczu. Tak, on w indywidualnych przypadkach tak czynił, dyscyplinował też, ale w globalnym przykładzie ciągle świeci słońce, ciągle pada deszcz, ciągle są pory roku. Później Pan Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, też bezwarunkowe. Później trzecie z kolei zawarł na górze Synaj z narodem izraelskim. I to jest jedne, jedyne przymierze warunkowe, tak zwane przymierze synajskie. I to jest jedno, jedyne przymierze, o którym Biblia mówi, że jest ono stare. Ale nie całkiem, bo list do Hebrajczyków mówi, że ono się chyli ku zanikowi, czyli jeszcze trochę jest, ale już przyjdzie czas, kiedy ono całkiem po prostu padnie i nie będzie. I później mamy przymierze z Dawidem. Pan Bóg mówi, Dawidzie, nigdy na tronie twoim nie zabraknie twojego potomka. Pan Bóg jest wierny i on dotrzymał tego przymierza, dlatego że jak wołali na Mesjasza? Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Więc on na wieki będzie na tronie, jako potomek Dawida. Przymierze jest dotrzymane. I w końcu przymierze mesjańskie. To przymierze, które podnosząc kielich, mówi, to jest kielich nowego przymierza. I to jest piąte. I zobaczcie, i to jest nowe przymierze. Jedno jedyne z tych pięciu jest nowe, jedno jedyne z tych pięciu jest stare. A reszta, nie dość, że istnieje, funkcjonuje, to jest aktualne, nie przeminęła. I jakże ważne jest wiedzieć, że to przymierze Pan Bóg zawarł z ludem, z ziemią i On tam jest między nimi, bezwarunkowe. Czy odrzucenie Jezusa jest powodem dla Boga, żeby złamał to przymierze w takim razie? Kochani, nie. Nie, i to mówi apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie właśnie w liście do Rzymian w 11 rozdziale. Ja mówię, że dla wielu z was to nie jest jakaś nowość, ale ja z chęcią sam sobie to powtórzę i jeszcze raz wam to wspomnę. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej, żadną miarą. Nie odrzucił swojego ludu. Wcześniej, gdybyśmy patrzyli na rozdział trzeci listu do Rzymian, 3:3. Rozdział trzeci, werset trzeci. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? O Żydach Paweł mówi, no co z tego, że nie uwierzyli? I dalej, czy niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Nie, nigdy. Ale zobaczcie, co Pan mówi na temat Kościoła. Co Pan mówi o mnie i o tobie? Tak, drugi do Tymoteusza, rozdział drugi. Rozdział drugi, werset 13. I to mówi do nas, którzy jesteśmy najwspanialsi, najlepsi, najdoskonalsi, którzy po prostu na wszystko zasługujemy. Zobaczcie. Jeśli my nie dochowujemy wiary, zdarza się? Zdarza się, kochani. Zdarza się nieraz, że możemy nie dochować wiary, że coś zaszwankuje w naszym życiu, w naszych relacji z Panem. To wtedy Pan Bóg się odwraca na pięcie i mówi, ja sobie wybiorę nowy lud, ja sobie wybiorę kogoś innego, bo ty mnie zawiodłeś. Zobaczcie, on pozostaje wierny. Chwała mu za to. On pozostaje wierny. Albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Zobaczcie, Pan mówi do Kościoła, ale co Pan mówi przez Pawła do Żydów? Czy ich niewierność zniweczy wierność Bożą? Nigdy. I tak powinniśmy na to patrzeć z tej perspektywy, że chociaż wielu z nich jeszcze nie przyszło do Mesjasza, jeszcze
śpi tym twardym snem, o którym mówi Izajasz, to apostoł Paweł mówi, że oni się potknęli z powodu nas, żebyśmy my mogli dojść do Niego, dojść do Mesjasza, dojść do poznania prawdy, ale przyjdzie czas, jak apostoł Paweł mówi, skoro ich potknięcie, skoro ich upadek stał się dla nas zbawienny, to cóż dopiero będzie ich przyjęcie, jak nie zmartwychwstaniem ze śmierci do życia. I moi drodzy, około 15% jedynie, można powiedzieć, ogółu to Żydzi mesjańscy, ale chociaż jest ich tak mało, chociaż większość, można powiedzieć, ma jeszcze zasłonięte oczy na Mesjasza, to apostoł Paweł już tyle lat temu mówi, że ich niewierność nie zniweczy Bożej wierności. Bo przyjdzie czas, kiedy Jeremiasz, wypowiadając te słowa, że oni całym sercem przyjdą do Pana, że się nawrócą, to co Paweł mówi, przyjdzie czas, że przyjdą do Niego i to będzie nic innego, jak powstanie ze śmierci do życia. I psalm 105, od 7 wersetu, psalmista mówi, On jest Panem Bogiem waszym, prawa Jego na całej ziemi. Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, o słowie, które dał tysiącznemu pokoleniu, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem i o przysiędze swej dla Izaaka, ustanowił je dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako przymierze wieczne. I zobaczcie, co znowu jest składnikiem tego przymierza. Mówiąc, Tobie dam ziemię Kanaan w dziedziczne wasze posiadanie. Gdy było ich jeszcze niewielu, nieliczni, obcy w niej, wędrowali i tak dalej, ale zobaczcie, Pan mówi, jestem Bogiem wiecznym, prawa moje na całej ziemi, ja będę pamiętał o tej przysiędze, o tym przymierzu i od razu Tobie dam ziemię Kanaan. To jest nieodłączny składnik właśnie Bożego przymierza. Co to znaczy na wieki? To nie jest ani 100, ani 200, ani 500 lat. Na wieki to jest na wieki. To jest po prostu cały czas. I czasami się można słyszeć, że no, Pan Bóg to już jakby skończył się czas dla Izraela, teraz jest czas dla Kościoła. Ale zobaczcie, jeżeli by kiedykolwiek Pan Bóg przestał dotrzymywać przymierze z Izraelem, to już by ich nie było. Bo wystarczyłoby, żeby w czasie II wojny światowej na chwilę Pan Bóg o nich zapomniał, to już by ich w ogóle nie było. Ale on wtedy też dotrzymywał przymierza. Też był. Wiele rzeczy nie zrozumiemy też, a szczególnie takich trudnych. Ale możemy jedno wiedzieć, że on jest wierny. I Pan Bóg jest wierny temu, co powiedział. Wierny temu, co im dał, wierny temu, co im obiecał. I kochani, powiedzmy tak, że Izrael nie istnieje dzięki łasce ONZ-u. Owszem, oni kiedyś ustalili tą rezolucję słynną, pozwalającą im na utworzenie państwa. Nie istnieje dzięki łasce USA, ani dzięki łasce Unii Europejskiej, ale Izrael istnieje dzięki łasce Bożej i dzięki przymierzu, jakie Pan Bóg z nimi zawarł. I skoro Pan Bóg mówi, Tobie daję tą ziemię w dziedzictwo, to ja już przynajmniej wiem, kto jest okupantem tej ziemi. A jakbyśmy, ja sobie przerzucę jeszcze, bo już dzisiaj nie będziemy dalej drążyć tego tematu, ale chociażby troszkę chciałbym wam powiedzieć, że ta historia jest jednak ważna, bo przez historię też sami siebie poznajemy, poznajemy innych, poznajemy też historię kraju, który tworzą ludzie albo naród, z nami też wielowiekową historią związani. I to jest wszystko bardzo jakoś tak ciekawie połączone. Ja będę chciał chociażby troszeczkę wspomnieć, jaki wielki wkład Polska miała w to, że narody zjednoczone przyjęły rezolucję o powstaniu państwa Izrael. Ale dojdziemy do tego na pewno na przyszły raz. Zobaczcie, chciałbym tylko was zachęcić księgą Izajasza, o tym, że warto historię studiować, bo Pan Bóg mówi, wspomnijcie rzeczy minione od wieków. Tak, ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem i nikogo nie ma jak ja. Od początku obwieszczam to, co ma przyjść i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Czyli Pan Bóg mówi, przetestuj mnie. Ucz się historii
i zobacz, że ja mówię prawdę. Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę. A historia to potwierdza właśnie, że Pan Bóg powiedział to i stało się, i następne i stało się. I to, jeżeli stało się to w przeszłości, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby stało się to w przyszłości. Więc Pan Bóg sam zachęca niejako do tego, żeby tą historię studiować, zapowiada, co w przyszłości będzie, ujawnia swoje zamiary i mówi o tym, że ma moc wykonać wszystkie swoje zamiary. I w końcu Pan Bóg mówi, przetestuj, sprawdź, zobacz. Wystawia się na weryfikację. I tutaj jeszcze króciutko, zobaczcie, znacie na pewno cały podział tej historii, który jest olbrzymi, obejmuje ile tysięcy lat. My chcemy powiedzieć tylko o tym króciutkim tutaj odcinku historii Izraela. Może troszeczkę na temat powstania i współczesności, ale zobaczcie, Mojżesz, patriarchowie, sędziowie, królestwa podzielone, niewola, czasy helenistyczne, bardzo ciekawe zresztą, później czasy rozproszenia, tej wielkiej, olbrzymiej diaspory, z której te proroctwa, które czytaliśmy, mówią, że z tej diaspory Pan Bóg ich będzie sprowadzał cały czas do swojej ziemi. I w końcu ten króciutki czas, gdzie my teraz tu jesteśmy, kiedy powstało państwo Izrael, kiedy na nowo Pan Bóg pokazał całemu światu, że On nie zapomniał o swoim ludzie, że On ma zamiar wypełnić wszystko, co w Słowie Bożym powiedział. W tym całym rozproszeniu, zobaczcie, po upadku Jerozolimy, po powstaniu Bar Kochby, kiedy zostali oni wygnani przez Rzymian, kiedy dopiero wtedy ta wielka diaspora powstała, gdzie zostali rozproszeni, jak Słowo Boże mówi, na wszystkie strony świata, i w Cesarstwie Rzymskim, i w świecie islamu, o którym mówiliśmy, i w Europie. Powstały też oddzielne jakby takie języki, którymi się Żydzi posługiwali, będąc w Europie czy w tej kulturze orientalnej. Potem pogromy, ten stosunek bardzo, bardzo negatywny chrześcijaństwa tego powszechnego do Żydów, co później skupiło się w Holokauście, a potem Pan Bóg pokazał, że to nie człowiek ma ostatnie słowo w historii, ale to Pan ma ostatnie słowo w historii. Ważne jest też wiedzieć, że ciągle Żydzi byli obecni w Ziemi Świętej, że chociaż byli w Europie, chociaż byli w tym orientalnym świecie, gdziekolwiek byli, to oni mówili za rok w Jerozolimie, za rok się tam spotkamy, oby Pan Bóg odbudował świątynię. I wiele, wiele modlitw, wiele życzeń, wiele tego wszystkiego się gromadziło przez setki lat. I ja wierzę też, że Pan Bóg powiedział, teraz jest ten moment, teraz jest ten czas, kiedy mój naród będzie miał swoje państwo i widzimy w tym bardzo wyraźnie Boży plan i Boże działanie. Moi drodzy, ja bym chciał na tym dzisiaj zakończyć, dlatego że taki fundament położyliśmy sobie, że z tej perspektywy będziemy na wszystko patrzeć. Jeżeli będziemy z tej perspektywy na wszystko patrzeć, to, co się dzieje w Izraelu, to nie damy się też tak łatwo wyprowadzić z pola różnymi, przeróżnymi argumentami. Powiedziane jest, moi kochani, że diabeł jest ojcem kłamstwa. A on przez tysiące lat się tak wydoskonalił w tym kłamstwie, że też jest powiedziane o zgrozo, że on będzie chciał zwieść nawet wybranych. I ja wam powiem tak, tych, których on ma, to on nie będzie podchodził kłamstwami. Ale tych, których by chciał przyciągnąć na swoją stronę, to on będzie używał wszelkich forteli, wszelkich kłamstw, wszelkich sposobów, żeby się mu to udało. Ale kochani, my mamy wielki oręż i wielkiego, wspaniałego Ducha Świętego, bez którego nie ruszymy ani na prawo, ani na lewo, ani gdziekolwiek. I o tym Duchu Świętym Pan Jezus powiedział tak, że On przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, i tam jest jeszcze bardzo ważna rzecz powiedziana. We wszelką prawdę i jeszcze coś. I objawi wam wszystko, co ma nadejść. Także będąc w Duchu Świętym, możecie, kochani, otwierać szeroko oczy, dziękować Bogu, ale też zawsze mieć takie właściwe stanowisko i stanąć po takiej stronie, po jakiej, jak wierzę, stoi sam Pan Bóg. Także bardzo wam dziękuję. Dla mnie to była wielka radość się z wami tym podzielić i mam nadzieję się w przyszły wtorek zobaczyć.
będziemy dalej ten temat jeszcze pogłębiać. Niech Pan Bóg wam błogosławi i ten wieczór.